Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku zagrajemy w Assassin's Creed. Kontynuujemy blok pamięci czwarty. Został nam Mash Al-Din w Jerozolimie. Jedna pozycja do pokonania. I przejdziemy blok pamięci czwarty. I zostanie nam piąty i szósty i siódmy. I zobaczymy to dodatkowe wspomnienie. Postępy, nie wiem co to jest. Punkt obecny w królestwie. To jest w królestwie, coś nie wiem. Się zobaczy oczywiście. Nie wiem co to w ogóle jest. Chyba w ogóle ten. Nie wchodziłem tam nigdy, nawet jak przechodziłem grę. Pamiętaj, złap się krawędzi, jeśli zaczniesz spadać w czasie wspinaczki. Może trochę przyciszę, będzie może za głośno grę słychać bardzo. I teraz chyba albo wrócimy, pójdziemy do Al-Mualima z wiadomościami, albo wrócimy właśnie od Al-Mualima. Mogą być moje lagi, ponieważ ściągam grę ze Steama. Ponieważ darmowy weekend z grą jest, to sobie weekend pogram. W tym momencie jest ten weekend, czyli dokładnie jest 9, więc jest tam. Jest, jak to się nazywa? Killing Floor. W ten weekend pewnie dużo nie nagram, ponieważ do kuzyna jadę na cały weekend. Więc... raczej dużo nie nagram. Myślę, że flaga. To tylko poświetlony był on. No mówię, mogą być takie lagi. Gra mi się jak będzie ściągać godzinę, więc... wow. Czy właściwie nie wiem, czego ściągam grę nawet. Gdzieś jedna cały weekend do kuzyna, więc nie pogram i tak pewnie. W tego King Flora. Buo. Nie! Czy nikt mi nie pomoże? Koniec mojego życia! Jezu no! Przestań uciekać! Jest to wasz uciek! No kontratakuj! Właśnie tu nie grałem. No atakujcie, Boże! W słusznej sprawie to ja mogę wszystko. Tak mi się wydało, że z kapską włączyłem. Dziękuję ci, chłopcze. Spoko. Żeby moi synowie byli. Nie ma sprawy, koleś. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Czyli twoi synowie to są tam ci uczeni, tak? Jeżeli, którzy teraz się pokażą. No trochę starzy jak na swoich synów. Tak myślę. No dobra, spoko. Albo to twoje przyjaciele może, nie wiem. Kto to zrobił? Gadał o synach coś, to myślałem, że o synach. Okej, jedziemy najpierw do tego kolesia, żeby go przeprowadzić. Ponieważ chyba każdy taki znaczek oznacza, że kolesia mamy przeprowadzić skądś dokądś. Altairze, miałem się spotkać niedaleko z pewnym człowiekiem, ale strażnicy się na mnie uwzięli. Gdy tylko stąd wychodzę, atakują mnie i zmuszają do ucieczki. Nie jestem tak dobry w walce jak kiedyś. Doprowadzisz mnie bezpiecznie do celu? Ska? Mam nadzieję, że nie jest daleko. Czyli to chodzi o to eskortowanie, ten znaczek. Nie wiem, czy mieliśmy to wcześniej, tą misję. To że takiego questa. No, miejsce quest. Żeby przeprowadzić kolesia z miejsca na miejsce. O Jezu! Masz szczęście, że uciekasz. Teraz ty uciekasz na końcu? Przecież nie wiedziałem, kto uciekasz, ale dobra. Tak sobie wyobrażam, że to tak było. No Jezu, tam ci ciągle kogoś tam biją, znęcają się. Myślę, że mają takie prawa, a to się mylą.
Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie jachtę, nic nie zatrzyma go już na drodze. Ja tu z kolesiem na randkę. No jest. Przyjdą tam ci jeszcze? Ale to wcześniej. Pięknie. Auć. Kontratak, tak? Nie weszło coś. Pięknie. Zawsze znajdzie się jakiś boi dupa. Ten pięknie. Tutaj chyba koniec będzie. Flaga. Flaga. A nie, to tam ze strzałka. A to mówiłem tutaj gdzieś. Zapłacisz za to głową! To możemy biec? To nie widziałem, że możemy biec. Cek. Nie ma, nie ma. Kisynu. Niewierny, nie masz ze mną szansy. Po mojej stronie. On kogoś zabił! Spokojnie, wiesz, że biec. Dobrze, tu chyba będę bezpieczny. Nie odważą się przelać krwi przed świętym miejscem. W zamieszaniu zabrałem to jednemu ze strażników. Może ci się przyda. No dobra, zostaw, bo już nie patrz na niego. No. Idziemy po flagę. Jeny. Zdobywasz mapę, na której. Tak, możemy już wykonać. Nie. Trzy. Aha, my tu mamy trzy na jedno. Jeden na trzy. Ja myślę, że już więcej mamy. O jest. Poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Umrzeć walcząc na to, co wierzymy. Nie ma większej chwały. Mam nadzieję, że z tym coś będzie. Jakiś kłaszczyk. Bądźcie czujni, przyjaciele. Szejtan kryje się wszędzie. Obserwując i czekając. Zawsze gotów nas kusić. Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom! Każdy na swój sposób! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Nie. Występują przeciwko Boga! Co się stało? Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nie mają to mapa. Krucjatą w imię czego? Ignorancji, przemocy, szaleństwa. Musimy stawić im czoła. Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby. Bo to jest fajne. Co mu się stało? No i po co mnie wyczyniłeś? Ktoś powinien go powstrzymać, zanim zrobi sobie krzywdę. Widziałeś rozkaz? Chcę, żebyśmy jeszcze dziś naprawili scenę przed następną egzekucją. To ta na zachodnim skraju świątyni Salomona. Właśnie tam szedłem. Tyle śmierci. Gdyby tylko nasz prawdziwy przywódca mógł wrócić i przywrócić odrobinę sprawiedliwości w tym mieście. Tak, a nie tę farsę, którą urządza nam Majadin. Jak? Jak to się mogło stać? Każdego, kto został powołany na miejsce Salahadina, spotkał przedwczesny koniec, a teraz stanowisko przechodzi na niego. Na niego, który kiedyś był najzwyklejszym skrybą emira. Co za zbieg okoliczności. Nie zdziwiłbym się, gdyby to on stał za tymi wszystkimi wypadkami.
Jeśli nas strażnicy usłyszą, zamkną nas za zdradę. Zginiemy dokładnie na tej platformie, którą mamy naprawić. Chodź, wracajmy do pracy. Okej, ukradniemy jakiś odcinek. Na razie tu. Zejdź mi z oczu. Na razie tu. No co, stawiasz się, koleś? O nie. Wynocha! Irytuje mnie. Czy robi to z jakiegoś powodu? Szybko, bo go zgubię. A co on to robi? Ja to mi jeżeli mi. Hej! Wyglądam znajomo! Ani chyba głupie! O co on tu robi? Coś odsówka. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Myślimy na. Aha, dobra. Tędy. No tak w kółko będzie chodził. Szybciej, szybciej! Yes. Trochę nam zeszło z odcinka. To okradnięcie. Nie, nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Okej, to narka.